Dokładnie. Ale nic tutaj nie wyskoczyło. Okej, okay, dobra, więc idziemy. Co to jest?! No, siemanku, szanowanko, z tej strony Tommy, and welcome back to Slendrina The Cellar. Dokładnie, moi drodzy, pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego powróciłem do tej Slendriny The Cellar, skoro żeśmy sobie tu już przeszli. Otóż, moi drodzy, jest to wersja na komputer, wersja na PC, link do ściągnięcia tej gierki oczywiście jest darmowa, macie w opisie. Moi drodzy, graliśmy sobie na Androidzie, przeszliśmy praktycznie każdą Slendrinę, tylko wydaje mi się, że ten The Cellar, on tutaj ma chyba 3 piwnice, a myśmy przeszli tylko i wyłącznie jeden. Moi drodzy, w tym odcinku, ile nam się uda przejść piwnic, tyle przejdziemy, chyba że będziecie chcieli więcej właśnie odcinków z tej Slendriny, to chyba wiecie co robić, prawda? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Slendrinę, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag piwnica. Lecimy z tym, bebe! Juniorski, jak to fajnie, że znowu ogrzewasz jakiegoś kotleta zamiast nagrać coś nowego, ech. Dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, mamy tutaj piwnicę numer 1, piwnicę numer 2 i piwnicę numer 3. Myśmy przeszli piwnicę numer 1, dlatego też przejdziemy sobie teraz piwnicę numer 2, ponieważ... Easy peasy, lemon squeezy, nie, gramy na medium. Moi drodzy, ponieważ udało nam się przejść tą pierwszą piwnicę, ja później tych drugich tam nie przechodziłem, ponieważ nie chciało mi się zastanawiać dokładnie, jak to tutaj mniej więcej wygląda. Dobra, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że fajnie już się grafika tutaj prezentuje, jest taka, wiecie, jak tak fajnie się tutaj odwraca. Tu mamy exit, możemy sobie stąd od razu wyjść z tego, co mi się wydaje, tylko musimy pierwszy chyba poszukać te książki, dokładnie. Patrzcie, że ta piwnica jest inna, teraz się schodzi tak na dół, natomiast ta pierwsza była taka jednopoziomowa. Dobra, ja jestem ciekawy, czy tutaj będą jakieś fajne jumpscarity albo coś takiego. Ja się przecież nie mogę tak odwracać, bo ja w sumie o tym zapomniałem, jak to się odwraca, moi drodzy. Czy ktoś tutaj stoi? Nie, tutaj nikt nie stoi. Okej, otwieramy sobie tutaj. Mamy tutaj pierwszy klucz, zobaczcie. Tylko ja nie chcę tak za bardzo, wiecie, jak się odwrócić, bo ja wiem, że ona może być za mną teraz. Dlatego też wejdźmy sobie może tutaj. Musimy mniej więcej zapamiętać, jak to tutaj mi... O, tutaj może coś mi wyskoczyć. Nie, nic mi tutaj nie wyskoczyło, ale mamy tutaj pierwszą książkę. Dobra, ja sobie tak pójdę tyłem, wiecie o co chodzi, żeby ona mnie tutaj za chwileczkę nie przestraszyła. A ja się teraz będę musiał odwrócić, nie? O Boże! O Jezus Maria! Ty Slendrina obsrana, no. Dobra, niczego tutaj nie ma. Ja wiedziałem, że ona będzie za mną stała, bo to jest po prostu normalne, ale dobra. O! Hello? Hello? Ale ty jesteś głupia, Slendrina, nie? Ale ty jesteś głupia, Slendrina. Muszę wam powiedzieć, że mnie takie ciary przechodzą, jak ja sobie gram w tą Slendrinę, że to jest po prostu masakra. Ale dobra, idziemy sobie dalej, tutaj żeśmy sobie weszli. Czekajcie, tutaj otwieramy teraz. W ogóle jeszcze ani jednego kluczyka nie zużyliśmy. O Boże, ja się tak boję odwracać, że to jest po prostu masakra. Tutaj coś jest? Nie, tutaj niczego nie ma. Dobra, więc wejdźmy sobie może teraz. One key is used. Jezus Maria, no! Dlaczego ona mnie tak straszy mega? To jest bez sensu. Szkoda w ogóle, że tutaj mapki nie ma ani nic takiego, ale dobra, idziemy sobie teraz tędy. Miejmy nadzieję, że tutaj znajdziemy kolejną książkę. Niestety, ale tej książki tutaj nie ma. Ja się cofnę tak, żeby ona, wiecie, jak mnie tutaj nie przestraszyła. Idziemy sobie na spokojnie dalej. Zobaczcie, że możemy zejść jeszcze niżej, więc muszę... O, tu jest jakaś krew. Tu jest jakaś krew. Ktoś się tu powiesił! Ale dlaczego? To ja nie mam żadnego pojęcia, ale muszę powiedzieć, że jest to taka troszeczkę creepy gra i to jest mega creepy gra. Dobra, otwórzmy sobie tutaj. O, kluczyk, dobra, weźmy sobie ten kluczyk. Idźmy teraz tędy. Ja w ogóle mam nadzieję, że uda nam się... O, jest kolejna książka, tylko wydaje mi się, że coś tutaj może mi wyskoczyć. Bo ta książka tak bez sensu leży i ten korytarz jest za długi. Dokładnie. Ale nic tutaj nie wyskoczyło. Okej, dobra, więc idziemy. Co to jest? Co to było? O Jezus Maria, widzieliście to? To było dopiero creepy, ale na szczęście to zniknęło. Ja się w ogóle bałem, że ona za chwileczkę, wiecie, jak wejdzie tutaj i mnie zje, a tutaj się w ogóle biegać nie da i to jest taka troszeczkę lipa. Ale dobra, idźmy sobie teraz tędy. Ja wiedziałem, że coś w tym długim korytarzu wyskoczy, bo... Ja się boję, ale książkę mi zostawiła. Wysrała książkę tutaj! Wysrała książkę. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Otwieramy sobie teraz tędy. Ja nie wiem, gdzie ja jestem, nie mam żadnego pojęcia. I tu jest The Door is Locked. No dobra, idźmy sobie teraz tędy. Ja w ogóle muszę mniej więcej zapamiętać, jak ty... Okej, dobra. Do góry sobie wchodzić nie będziemy, ponieważ wydaje mi się, że to po prostu się wchodzi teraz z drugiej strony, tak jakby. Bo my jeszcze mamy tutaj sprawę do załatwienia, bo... Naprawdę? Czy ona mnie teraz zjadła? O nie, to był tylko taki jumpscare. Jezus Maria! Yeah.
Ja już nie gram w tą Slendrynę, ja zapomniałem, jaka Slendryna jest straszna, nie? To jest po prostu masakra, bo ja się w ogóle nie spodziewałem tego, że ten pająk mnie tak zaatakuje, wiecie o co chodzi? Czy myśmy ten już szli? Tu jest coś rozwalone, okej? Tu jest kolejne coś tam, ale nic tutaj nie ma, ani kluczyka tutaj nie ma, ani książki tutaj nie ma i to jest taka troszeczkę lipa. Ale dobra, idziemy teraz tędy. Czy tu jest otwarte? Dobra, tu jest otwarte, ale... Dobra, jest kluczyk. Hello! Hello! Jezus Maria, no ja wiedziałem, że tak będzie, no! O Jezus Maria, dlaczego ty mi takie rzeczy robisz, Slendrina? No przecież ja jestem taki spokojny jestem. One key is used, dobra, mamy tutaj książkę. Wydaje mi się, że będziemy musieli tak czy siak wejść na górę i sobie później zejść znowu na dół, ponieważ tam mamy jeszcze jedne drzwi zamknięte. To jest taka troszeczkę lipa, ale dobra. Dobra, zaś tutaj przebiegła, jak ona jest głupia, nie? Ale żadnej książki mi teraz tutaj nie wysrała, chociaż zobaczcie, że tu jest jakiś obraz. O, jest książka, wysrała jednak tą książkę, okej? Wydaje mi się, że ona tutaj za chwileczkę zmieni swoją postać, ten obraz. Ja się nie chcę nawet na to patrzeć tutaj, bo ja wiem, że to może zmienić. Jezus, no wiedziałem, że tak będzie, no! Ja wam powiedziałem, że tak będzie, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie, ale mamy jeszcze tylko i wyłącznie dwie książki do zdobycia. Dobra, nie idziemy tędy, tylko się musimy wrócić, moi drodzy, do tego pomieszczenia, tam, gdzie musimy, wiecie, jak sobie coś tam otworzyć, ponieważ wydaje mi się, że tam albo będzie kluczyk, albo będzie właśnie jeszcze jakaś książka, gdzie to było teraz nie tędy. Ale dobra, idziemy dalej. Muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że ta gierka jest niby prosta, ale czy też wiecie, jak tak prosto skonstruowana, że po prostu chodzimy, zbieramy książki, ale jest tak straszna, że to jest po prostu maraz. Dobra, idziemy sobie dalej tutaj. Ja w ogóle mam nadzieję, że te drzwi za chwileczkę tutaj po prawej stronie będą. Okej, dobra, to są właśnie te tutaj zamknięte, więc wchodzimy. One key is used, okej, dobra. Jezus Maria! Nic tutaj nie ma i to jest taka troszeczkę lipa, że nic tutaj nie ma. Ale tak czy siak musieliśmy, wiecie jak, tam coś stało. Ale tak czy siak, moi drodzy, musieliśmy sobie tutaj wejść, żeby sprawdzić, czy przypadkiem tutaj coś się nie znajduje. Bo co prawda, zobaczcie, mamy, że już 6 z 8 książek i to jest w sumie spoko, ponieważ, no bardzo mi się to podoba, bo wydaje mi się, że za chwileczkę sobie tą Slendrynę przejdziemy. Nie wiem, czy się uda kolejną piwnicę tutaj ogarnąć na ten odcinek, ale wydaje mi się, że będziemy sobie mogli to ewentualnie zostawić na kolejny odcinek. Dobra, moi drodzy, idziemy sobie teraz tędy. Widzę jakiś... O, tutaj już byłem. Tu już byłem. Więc możemy się cofnąć na górę. Więc możemy się w sumie cofnąć na górę i na górze będą właśnie te dwie książki, które tutaj jeszcze potrzebujemy. Dobra, tu już mamy wszystko pootwierane z tego, co mi się wydaje. Tu już wszędzie byliśmy, okej, dobra. Więc zaraz musimy się cofnąć na początek i musimy... O, tutaj chyba. To było chyba tędy, mi się wydaje. Dokładnie, idziemy teraz tutaj, okej. I za chwileczkę tutaj będzie... Jezus Maria, co? Co? Co to było? Co to było? Exit, no tu jest exit, ale co to było? Znowu... Jezus Maria, no Slendrina! Dajesz się zastanowić trochę, no! Ja nie wytrzymam, tu będzie klucz potrzebny, nie, jednak nie, ale dobra, wchodzimy sobie... O, jest książka, zobaczcie, mamy 7 książek. Ona mnie za chwilę zje, bo ona już wie, że nam została tylko i wyłącznie jeszcze, tylko i wyłącznie jedna książka. The door is locked, no tak też wiedziałem, że to będzie, no. Jeszcze jedna książka! Dawajcie, 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 tu nic nie ma, tutaj też są jakieś drzwi, ale... Dobra, dało się tutaj wejść, jest tutaj kluczyk, patrzcie. Slendrina będzie za mną teraz stała. O, nie ma jej, dobra. Nie ma jej, dobra. Więc ja się cofnę, bo coś mi się wydaje właśnie, że tutaj będzie ta ostatnia książka i wtedy sobie będziemy mogli już stąd uciec. Monkey is used, miejmy nadzieję, że tutaj właśnie ta książka będzie. I nie ma tej książki, no co za bezsens, ja się cofnę tak, wiecie, jak tak tyłem, bo ja wiem, że ona cały czas za mną stoi, cały czas mnie tutaj... No nie, i tu już się schodzi na dół. No to gdzie jest ta książka? Przecież myśmy tutaj już byli właśnie na dole. Ale bezsens, bo już tutaj sobie wszystko pootwieram i ja naprawdę nie wiem, gdzie jest ta książka. Musimy jej dokładnie teraz poszukać, bo zobaczcie, że mamy już naprawdę wszystko tutaj pootwierane. Wszystkie pomieszczenia, a myśmy tej ostatniej książki nie znaleźli. To jest teraz taka troszeczkę lipa, bo musimy ją teraz mega poszukać, nie? Ja nie wiem przypadkiem, czy jedno pomieszczenie jeszcze jakieś takie, wiecie, jak zostało zamknięte, czy coś takiego. Ale no, w sumie użyliśmy już wszystkich kluczy. No gdzie jest ta jedna ostatnia, chociaż... Jezus Maria, ty obsrańcu, no! Jak ona mnie denerwuje, aż mnie ciary przychodzą. Normalnie aż się tak chce, nie wiem, podrapać po głowie, nie wiem do czego. Ale dobra, idziemy sobie teraz. Wiecie co, ja zrobię coś takiego, że ja się cofnę. Ja się cofnę z powrotem. Czy to było tędy? Dokładnie. Ja się cofnę teraz i wejdziemy sobie tam do tego exit, bo wydaje mi się, że tam gdzieś też chyba jeszcze jakieś pomieszczenia będą, bo tam co prawda jest exit, chociaż... No co jest? Dlaczego tu nie mogę wejść? O, coś się zbugowało. Ponieważ wydaje mi się, że może tam u góry gdzieś ta książka będzie. Czy tutaj był ten exit? Tak, tutaj był ten exit, ale... Ja dalej tej książki nie widzę, no co za bezsens, co za bezsens! Tutaj też była książka, no ale już ją zdobyliśmy, no. Jedna ostatnia książka, zobaczcie, 7 z 8. A jak ja wejdę tutaj z powrotem, to czy tutaj było jakieś pomieszczenie? No nie, no tu jest tylko i wyłącznie exit. I to jest taka troszeczkę lipa. You first
You first need to find... Co? Co tam pisze? Pierw musisz znaleźć wszystkie książki, żeby stąd wyjść. No dobra, no właśnie, musimy jeszcze raz i... Raz... musimy jeszcze raz iść i sprawdzić, gdzie ta ostatnia książka może się teraz tutaj znajdować. Wydaje mi się, że gdzieś może na dole, ale nie jestem pewien. Chociaż wiecie co, pobiegamy sobie może tutaj jeszcze po górze, bo nie wiem, czy tutaj szedłem? Tu już szedłem. Jezus, ty obsrańcu, no! Ja już tutaj naprawdę wszędzie byłem i już tutaj wszędzie naprawdę te książki za... O, chyba za mną stoi. Tak mi się coś wydaje, bo coś mnie teraz popchnęło. Ale dobra, no zobaczcie, że tutaj tej książki nie ma dalej. I to jest bezsens, bo mi się wydaje, że ona mnie za chwileczkę może zjeść. A ja nie chcę, żeby ona mnie tutaj zjadła. Dobra, ostatnia książka, proszę dawajcie mi tutaj tą ostatnią książkę. Bo już się praktycznie udało przejść tą piwnicę. Tutaj też niczego nie ma, zobaczcie, musimy jeszcze raz iść sprawdzać wszystko tutaj. Kontakt czy przypadkiem jej nie ma. Tutaj też niczego nie było, prawda? No nie, no tutaj też niczego nie ma. Ale dobra, idziemy dalej, nie patrzcie. Tutaj teraz patrzymy, tutaj książki nie ma. Czasami było tak, wydaje mi się, że w wersji na Android było coś takiego. O jest, dobra, mamy! Okej, dobra. Well done, now run to the exit door. Okej, dobra, no biegnij teraz, ale ja po prostu tutaj nie potrafię biegać. Chciałem wam powiedzieć, że coś takiego było w Slendrinie na Androidzie, że jak na przykład jedna książka się zgubiła, to po prostu jej się później znaleźć nie udało. Nie wiem też dlaczego, ale dobrze, moi drodzy. Udało się przejść tutaj drugą piwnicę. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku trzecią piwnicę na spokojnie się też tak szybko dosyć ogarnie. Zobaczcie, jak ona się teraz tutaj zdenerwowała. Uciekła. Congratulations, you managed to find all the missing books. Czyli udało ci się znaleźć wszystkie brakujące książki. Ja jestem w ogóle ciekawy, o co tutaj z tymi książkami chodzi, dlaczego Slendrina je tutaj tak poukrywa i dlaczego one są tak dla nas ważne. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy myślicie na ten temat i pamiętajcie, że jeżeli chcecie, abym dalej nagrał Slendrinę, wiecie co robić, prawda? Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek ze Slendrina The Cellar podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz za duże. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, chodźki, Czesiu!